Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się dziś w grze Dicey Dungeons. No i cóż, słowem wstępu chciałbym tylko poinformować o jednej rzeczy. Otóż następne kilka odcinków z Dicey Dungeons prawdopodobnie będzie nagrywane pod rząd. Dosłownie bez czasu, żeby zobaczyć potencjalne komentarze, które no nie ukrywajmy, pewnie tak się nie pojawią. Oraz pewne inne rzeczy, więc no. Po prostu tak, zbliża mi się wyjazd dosyć spory i no. Zdecydowałem, że postaram się na czas wyjazdu nagrać chociaż te kilka odcinków Dicey Dungeons, jako że ostatnio Roach Legacy miał trochę uwagi. I cóż, nie będę przedłużał, bo no, dosłownie wyjazd szykuje się już następnego dnia, więc siadam, rozpoczynamy i tak, dzisiaj kolej robota. Idziemy na wyzwanie jedno z dwóch, albo błąd kompresji, albo twój wybór. I no cóż, powiem wam szczerze, obie rzeczy są okropne. Tutaj będziemy dosłownie po prostu właśnie, jak widzicie, duble tracić. Tutaj wybieramy sobie, jaką kostkę chcemy. Jedna kostka każdej wartości dla nas. I cóż, wszystko super. Gdyby nie kwestia tego, że no, jak sami widzicie, 50% szans, że losowe wyposażenie zniknie. Inaczej mówiąc, bo akurat wiem, jak to działa. Działa to w ten sposób, że właśnie mamy tabelkę z wartościami od 1 do 6 i w dowolnym momencie możemy kliknąć na tej tabelce dany numer i dostajemy tą kostkę. I tyle. Jeden raz. Czyli inaczej mówiąc, klikając jedynkę, dostajemy jedną jedynkę i już więcej jedynek nie możemy brać. I każda kostka ma 50% szans na to, żeby właśnie usunąć nam wyposażenie. I to działa w bardzo ciekawy sposób. Po prostu w każdej rundzie walki trzy kostki są wybierane, które będą robić błąd, i trzy, które nie będą robić. Ale szczegóły będę tłumaczył później, a póki co, no, po prostu zobaczycie wszystko, a póki co przeczytajmy opis. Twój wybór. Wow, możesz teraz tworzyć kostki z taką wartością, jaką tylko chcesz. Prawda, że sprawy mogą przyjąć dość tragiczny obrót, no ale ta dowolna wartość. No i idziemy. Zobaczymy, jak to się, no, wszystko zajmie. A póki co, oto nasz zoptymalizowany optymista, robot. Jak na obliczenia, mój drogi? Świetnie. Ale wiesz, że ja nie robię bip? Oczywiście, że wiem. Ciągle pragniesz być najlepszą wersją siebie? Oczywiście. Tylko się zastanawiałem. Skoro udało mi się ukończyć kilka rozdziałów, jeden, więc nie kłam, że kilka, zwykły kłamaczu. Może mógłbym po prostu skończyć teraz i dostać, powiedzmy, 2 godziny snu mniej? Ale przecież 2 godziny snu mniej, to sam sobie możesz zrobić. Cóż za interesujący pomysł, daj mi chwilę namysłu. Nie, oczywiście, żebyś nie mógł. Czy ty mnie w ogóle słuchałeś? Wracaj do lochów, mój drogi kalkulatorku. Biedny robot. No ale tak, no. Jest wszystko i zaczynamy z czym tym razem? Dmuchawka i miotacz plazmy. W sumie to samo. Dobra, no to idziemy. Magik i tak. Piątka? Piątka była bezpieczna, dobra, szóstka, wygenerowała błąd. No i widzicie, tak to działa. Nic dodać, nic zmienić, nic więcej się nie będzie robić. Dobra, trzy tarczy, piątka. I cóż, no, widzicie, nawet nie ma sensu nic innego robić, bo niestety parzysta. Po prostu co rundę musimy trafić z wartością. Dwójka akurat tym razem była błędna, ale dobra, widzicie, no, proste. Dlatego też ogólnie teraz mówię moją poradę taką na ten przebieg. Fajne, fajne. Zawsze starajcie się ugrać pod najlepiej 6 właśnie małych przedmiotów. Bo wtedy nawet jeśli jakaś kostka będzie błędna, to no, będzie wszystkiego, a póki co piąteczka. Dobra, piąteczka nie jest błędem, więc super. I teraz zostało tylko wybrać pozostałe. Zaryzykujemy z czwórką. No niestety błąd. Teraz trójka, trójka nie jest błędem, dobra, chociaż tyle. Więc 4 tarczki. I proszę, mogę tu wyklikać pozostałe. Nic się nie dzieje, jak już mówiłem. Kwestią tutaj tego wszystkiego jest tylko to, żeby po prostu brać kostki. Jakie się chce, kiedy się chce. W ramach konieczności, teraz piątka. Jak widzicie, piąteczkę mamy dzisiaj fartowną, ciągle nie jest błędna. Szóstka jest błąd, ale tak, jedynka nie jest błędem, tarczka, no. I tyle w temacie. Niestety dostajemy znowu obrażenia, ale no, po tej walce i tak jest już. Level up, tutaj proszę, jak działa nasza dzisiejsza moc. Okej, mniejsza, piątka tym razem błędna, ale miotaczem plazmy i tak go wykończymy, więc dziękuję bardzo.
to dosłownie, nie ma czym się przejmować. Po prostu mamy i teraz tak, łopatka albo bliźniacza kość. Powiem wam szczerze, łopatka pozwala nam każdą wartość uzyskać z dwóch kostek, co jest naprawdę przydatne w niektórych momentach. Ale tak, co ja tu bym o tym opowiadał? Raczej każdy jest na tyle świadom tego, jak to działa. Po prostu z piątki możemy zrobić dwójkę, z dwójki piątkę, więc no... Okej. Okay. Temat piątki. Super po prostu. Straciliśmy wszystkie sensowne rzeczy. Dobra. Nie wiem, po co to w sumie zrobiłem, to było głupie. Bardzo nawet. Ale dobra, w takim wypadku strzelimy jeszcze raz z tego i... Jeszcze raz z tego, no. Jak widzicie, nie wyszło najlepiej. A, jeszcze ten ma dwie szóstki, no super. Od razu z ostrzału. Może w sumie lepiej byłoby to kliknąć od razu i nie mieć potem problemów. Widzicie, tak. Teraz najlepszą wartością byłoby 4. Podpalono niestety, ale dobra, tak wezmę zamiast za pokaż. I 5, super. Teraz 3 są błędne, 1 jest prawidłowe, zobaczymy 6, ryzykuję. Niestety 6 była błędna, jak widzicie. No i cóż. Dobrze, pirat ma 5 i 6. Moim zdaniem lepsze by byłoby tamto. Szczerze, gdyby użył swojego haka, a nie wyrzucił to wszystko w ostrzał. No, oczywiście obrażenia to obrażenia, tak czy jak i... Niestety, 6 tym razem była bezpieczna, super. 4 i 1? Nie, 1 nie była bezpieczna. Na szkoda. Teraz ryzyko. Dobra, 5 była dobra. Znaczy jaka 5? 3 była dobra. 2 w sumie nie ma co brać. Ale za to mamy łatwiejszy start z dmuchawką, więc... Ja, wystarczy, że tylko jakakolwiek wartość okaże się prawidłowa. No nie wygraliśmy. Wiem, jak i tak mogłem to wygrać. I sukces! Po prostu nie ma co dodać, co ująć. Gorzej, że mamy 10 życia. I musimy pokonać piankę albo kichacza. Bez niczego. Może tutaj być coś lepszego. To jest, powiem wam szczerze, super. I młotek też. Niestety wszystkiego nie będziemy mieć. Ale tak, szczerze, preferuję chyba wziąć zapasową 4 z tych dwóch rzeczy. Kichacz czy pianek? Kto jest groźniejszy? No. Wydaje mi się kichacz być mniej groźnym, więc zaryzykujmy. Od razu mówię 2 rzuty. Tak. I zaczniemy może od spróbowania tarczy. I to tyle. No, ale teraz wracając. Szczerze wezmę zapasową 4, bo... jeśli nawet nie wiecie, czym jest zapasowa 4, to już śpieszę z informacją. Otóż zapasowa 4 to, uwaga, uwaga, piękna rzecz, dostajemy dodatkową 4, którą możemy sobie za darmo brać, więc tak, zawsze 4 na miotacz plazmy czy coś. Moim zdaniem dobra opcja. Ale jak jest tak naprawdę, to sami musicie ocenić. A póki co tak, 5 nie jest błędna, super. 6, 1. A straciliśmy już wszystko, ale przynajmniej tarczkę znowu udaje się odbudować. Więc jej i... niedobrze, niedobrze. Trochę przepalił, ale dobra, jedno obrażenie tylko. Nadal jesteśmy żywi. 5? No niestety nie, i tarczka jeszcze przepadła. 6, super. 2? Nie. Ta to była bezpieczna i 1. A niestety. Okej, dobrze, spokojnie, jeszcze gwiazdy kluczu, spokojnie. Jeszcze przeżyjemy. Fajnie. Okej. Stresu co nie miara, muszę przyznać, ale jeszcze jest okej. Może to wygramy? Ojeju. Tak, wygramy. Jeszcze idiota. Jełop. 5 była bezpieczna. Więc no, na farcie dzięki tarczkom udało się wygrać. No, ciężko w to uwierzyć, że taki fart, ale dobra. I teraz tak, długi miecz, nie wyżywię na błędy. Albo rubinowa broń, rzuć 4 kostkami, by aktywować obrażenia podwójne po aktywacji. Wezmę długi miecz. Jest odporny całkowicie na błędy, więc super opcja. Do tego zapasowa 4. I proszę, mamy teraz takie piękne rzeczy. Mieczek, który nigdy się nie zużyje. 4, gdzie zawsze możemy po prostu wziąć 4 i tyle.
Ej, inne takie fajne rzeczy, więc no. Zaraz zobacz furka. Widzicie, jak działa. Zaczniemy na dzień dobry od... W sumie... Zadanie ci trochę obrażeń. Zadania 6 obrażeń. Tak, tak. Dobra. I więcej nie ma co robić. Widzicie, jak pięknie. W sumie tylko dzięki temu, że mam zapasową czwórkę. To szczęście tylko parzyste. A, i zapasowa czwórka, jak widzicie, nie jest podległa podpaleniom i innym takim rzeczom, więc... Nawet w najgorszych momentach możemy po prostu zapasową czwórką atakować wrogów. A niestety. Przeżyję jedną rundę dłużej, ten debug zły niedobry. Ale tak, jak widzicie, mimo wszystko mam gwarancję zwycięstwa. Zapasowa czwórka po prostu, no nic dodać, nic ująć. Każdemu polecam brać zapasową czwórkę, jest wspaniała. Na drugą nie pamiętam, o ile kiedykolwiek w ogóle ją widziałem w wersji ulepszonej. Jest jakaś opcja podglądu? Nie, nie ma. No szkoda. Ale tak, ulepszenie. Zobaczmy, co można czwórkę. Zapasowa czwórka zmienia się w zapasowa czwórka. Plus, zadaje dwa obrażenia poza dostaniem czwórki. A, wiecie, co tak możecie się śmiać, ale... Jera. Dodawanie dwóch obrażeń po prostu poza dostawaniem czwórki, no dla mnie to jest piękne. Jak wiecie, lubię tego typu rzeczy, więc tak. Następny będzie też tamten mieczek, swoją drogą. A od razu tego użyć? Czemu nie? Okej, czwóreczka i teraz w sumie tutaj może pójść. To może pójść tu. Tak i tam. No dobra, szybko. A, niestety krawka odleciała. Odleciało wszystko, no smutne co, ale i tak. Proszę, 14 obrażeń w jedną rundę. No, wszystko zasługa za zapasowej czwórki. Okej. Okay. Dobra, i teraz tak, bierzemy czwóreczkę, przykazujemy namiotać plazmy. Szóstka, była bezpieczna, na mieczyk. Nie ma co czekać, piątka, bezpieczna, dajemy tutaj. Dwójka, nie była bezpieczna, ale i tak się udało. Tutaj i teraz ryzykujemy. Czwórka to nie była, to była pewnie... A nie, trójka, myślałem, że jedynka. Ale dobra, słoik już nie ma szans. Wykończymy go zapasową czwórką po prostu. Nic zdać, nic ująć. Oczywiście obrażenie trochę nam zada, ale proszę, zapasowa czwórka. Idzie tu, mieczek idzie tu. Zwycięstwo! Nic zdać, nic ująć. Po prostu widzicie, jakie to jest łatwe, piękne. Jabłko w sumie nie powinienem mieć. Już zjadłem to trudno i teraz złota rączka albo kałamarniczka. A kałamarniczka. To złota rączka jest trudniejsza, więc chyba jego powinien najpierw, ale już dobra, mój błąd. Tak, tak. Szóstka i proszę, widzicie? Mieć przyjął błąd, ale jest nieważliwy na błędy, więc idealna sytuacja. A nie. Trochę będzie to delikatne przepalenie, no ale niech już tak będzie. Po prostu... Nawet dla samego, wiecie, motywu tego, że będziemy teraz mogli właśnie szybciej pokonać wroga. Zapalenie są delikatnie wartości. Jonia. O. Okej, okay. To już jest kiepskie. Nie wiadomo, co dostaliśmy, więc tutaj... Okej, okay, była wartość wystarczająco duża, żeby wygrać. Państwo. A, i teraz proszę. Systemu zadaje obrażenia 5, wywołaj porażenie. Wojna ogniowa zadaje obrażenia ogniste i podpal kostkę. Wywołaj porażenie, szczerze jest lepsze. Co prawda wymaga to jedynki, ale i tak może być to lepsze niż... Powiedzmy niż puklerz, z którego i tak nie korzystam zazwyczaj. Dobra, nie, no puklerza zostawimy, no łopatka jest jeszcze mniej potrzebna teraz. Pełne zdrowie, nawet nie wiem po co klikałem na jabłko. Ale tak, idziemy, złota rączka. Zaczynamy od zapasowej czwórki, standardowo. Jedynka. Mieczik przyjął, więc super, tak. Szóstka. Prawidłowa, super. Piątka. Prawidłowa, super. Czwórka, prawidłowa. I teraz, oby to nie był puklerz. Nie był puklerz, więc super. Dobra. Udało się. Chociaż trochę. Dobra. AI pomyślał tym razem, więc... Prawa. Miotacz plazmy. No niestety zwiecha systemu jest teraz
niedziałające, ale spokojnie, mam nadmiar kostek nawet względem tego. I proszę, dwie tury pokonane. Nawet nie było nad czym się stresować. Dobra. Jabłko, omnomnom. I lecimy. Tylko najpierw jeszcze tutaj, co mamy? Same duże rzeczy, no smutne, co to? Pasuje, nie chcę dużych sprzętów. Zdrogłowy, o nie. Z drugiej strony, czy jest czym się przejmować? Nie sądzę. Niby super przeciwnik, dwie kostki. Ale właśnie jest problem, bo jest podatny na porażenie. Ja mam takie piękne porażenie. Jedne co tutaj echo, no więc będzie mocno, tylko musi mieć nieparzyste. Ale tak, jedynka, 10 obrażeń. Zapasowa czwórka tutaj. Chusteczka, no i straciliśmy puklesz niestety. No to ale dobra, i straciliśmy tam. Trudno się mówi. A jedną nieparzystą. Więc jedno obrażenie i tracimy na tym długi miecz tą chawkę. Oj. Dobra. W takim wypadku jedynka, no i puklesz poleciał, ale pokonany. Znowu, bardzo szybko. Widać, że nasz obecny setup jest, po co ja to żarłem, w miarę dobry. Piłko do żonglowania można wziąć. Zamiast mchawki w sumie. Póki co niech będzie, później i tak potem pewnie będziemy ulepszać. I teraz mchawka na blask. Nic z tego. Ale wiecie, póki co nie jest ulepszona. No są ważniejsze rzeczy. No i tak, darmowa czwórka. Tak, teraz jedyneczka tutaj, tak. A tutaj straciliśmy puklesz. Dwójka była bezpieczna na szczęście. Zadajemy obrażenia i tyle. 20 obrażeń w jedną rundę. Prawda, będzie teraz trochę krystalizacji i innych takich bajerów, ale parzysta, no niestety miała parzystą. Jak krystalina. Ale dobra. Zaczynam zawsze od niej, bo to jest jednak najpotężniejsze co mamy. Potem można ewentualnie długi miecz, tak, tak. I proszę, idealnie jeszcze się puklesz udało, no jak ładnie, jak pięknie. W sumie zapominam znowu też o tym, no, jeszcze dwa rzuty. Nie, żeby wiecie, to było jakieś takie naprawdę niepokojące to, że o tym zapominam. Najwidoczniej tego nie potrzebuję do mojego builda. Ale dobra, jedyneczka, była bezpieczna, oczywiście dwa obrażenia. Trochę głupie, ale okej. Czwórka idzie tutaj i... Nieważne, co byśmy rzucili, tak byśmy wygrali już. Więc dziękuję bardzo. Piękna sytuacja. No i niestety, wikiliniak. Musimy go pokonać. Będzie niebezpieczny. Może podpalić nam kostki. Tylko w sumie co z tego, że no, można podpalić kostki, jak mam zapasową czwórkę. W najgorszym wypadku będą tu po prostu 6 obrażeń na rundę. Nic więcej. No, podkreślam, tak jest znacznie większą ilością niż niektóre strategie, którymi się przygotowałem, grając kiedyś. Definitywnie tak. Póki co dobrze, mchołówka, no niestety. I wiklinowy kostur, którego na szczęście nie aktywuję. Sposoba czwórka idzie tak. Pewnie czekamy. To idzie tak, to idzie tak. Niestety trójeczka nie była bezpieczna, ale nie ma co nad tym płakać. Jest dobrze, wygrywamy. I to się liczy. Wybaczcie tą chwilą ciszę w mikrofonie, ale tak. Złapał mnie dosyć duszący kaszel. Nie wiem, czym ostatnio tak miewam. I no, nie chciałbym, byście zasłyszeli, więc postaram się szybko wyciszyć mikrofon. Jestem przed atakiem dusznicy i mechaniczne ramię. Zdecydowanie. Mechaniczne ramię, nawet zamiast piłeczki. Mechaniczne ramię, bądź co bądź, będzie mocniejsze w większości sytuacji i... daleko do pierwszego ulepszenia. Trzeba w sumie drugiego, ale no wiecie, o co chodzi. Byłoby to problemem, gdyby nie to, że no nie jest. Więc tak, czwóreczka idzie tu. Jedyneczka, niestety stracona już jedna rzecz. Szósteczka, straciliśmy ramię, no nie. Dużej różnicy mi to nie robi. Tak, obrażenia lecą piękne. I nie pożystasz jedna wartość, więc trzy, jedna. I tak można to oszukać zamrożenie w tej... Okej. Wiemy. Mogą w sumie zarzucić tam za te kilka obrażeń, ale trudno się mówi.
Nawet bez tego, jak widzicie, bijemy wystarczająco mocno, żeby to się opłacało. I teraz tak naprawdę czwórka. I czy jedynka wyjdzie, czy nie wyjdzie, no. Lubię porządne bitwy dla Śnieżki, a ta była nie najgorsza. Może zostaniesz próbem aniołki? No tak, tak, seksi bałwanie, oczywiście, tak. Nie wiem, czemu takie dziwne rzeczy gadam, ale okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? Śnieżka? Ja też promieni i magiczny tarcza. Myślę jeszcze szczerze, może... No, a dobra, wiecie co, nawet bierzemy magiczną tarczę. Daję jeden mniej niż pół klasza, wymaga tylko nieparzystej, co? Łatwiej będzie uzyskać niż 7. Na wartościach. Oj, teraz najgorsze, jak on nam zarzuci pewien nieprzyjemny efekt. Ja. Naprawdę, powiem wam, że tutaj będzie teraz ciężko. Ale no. O nie, najgorzej. Okej, okay, w takim wypadku zrobimy tak. Dobra. Oj, zapomniałem, że teraz nie mamy tam... Okej, okay, to było fartowne. Zapomniałem, że nie mamy tej, jak to się nazywa. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Teraz tutaj. Klątwa 2? No bez przesady. Okej, okay, czyli ej, w sumie to i tak wiadomo, co gdzie jest. Ja właśnie... tak. Zadziałało. Biło zadziałało, no... Co to za jakieś klątwy, jak nie chcą wejść? Okej. Okay. Wybaczcie, tak mało teraz powiedziałem, no ale... Ale ja doznałem po prostu laga mózgu. I znowu dwie klątwy. Okej, teraz zadziałało. Teraz pewnie też zadziała? Nie, nie zadziałało. Teraz jak na złość zadziałało i... Niestety, potracimy trochę HP. Oczywiście, dostał to i znowu dwie klątwy. A nie, dwa trucizny tym razem. Okej. I teraz wygrałem w sumie. Dobrze, że widzicie, no, prawie cały HP nam zabrał. A sytuacja była dosyć wcześniej opanowana. Leży ryć i teraz kto jest groźniejszy? Chatyniec. Myślę, że Rochatyńce najpierw, bo tam jest ulepszenie, król szczurów. Nie jest chyba aż taki groźny. A, tak, tak. Dwieczka. Szósteczka. No niestety tam to przypadło, dwieczka. Ale i tak widzicie, obrażenia piękne, no co więcej powiedzieć. Pomyślę, że to jak dobrze nam idzie mi teraz... Dobra, są gorsze momenty, ale to jak płynnie idą te obrażenia i tak dalej, jakie mamy... ...rowe problemy z tym, żeby właśnie cokolwiek zrobić, to aż przypomina mi moje po prostu ostatnie rozgrywki właśnie błazny, no pomyślcie sobie w ten sposób. Błazem też naprawdę nam tak dobrze szło. No nie było czym się przejmować, o co płakać, że tak nazwę, no po prostu... Tylko... walka. Czekanie, aż wszystkie te puknięcia, czy jak to się nazywało, po prostu przyjdą po to, żeby wygrać. Nie przejmując się życiem, nie przejmując się wartościami kostek, nie przejmując się problemami. Teraz jest bardzo podobnie, ale zanim szczur królów, tak? Król szczurów. To zobaczmy, co możemy tutaj fajnego zrobić. Obrażenie, ale potrzeba 1-2. A wiecie co to nie. O, już jest za trudne. Lepszy mieczek w sumie. Teraz jest jeszcze lepszy. A nadal jest taki piękny, że właśnie nie będziemy tam rzucać szósteczki bardzo szybko. Dobra. Jest. Zanim coś dalej, to zabezpieczam szóstka, zabezpieczam to. I w sumie tarczkę mogą mieć już wcześniej. Tylko prawda, co ona tutaj. Nie będzie miała żadnego znaczenia. W sumie nie pamiętam, ile trucizny to daje. Dobra, jeden trucizny. No mamy trochę farta. Pożyjemy przynajmniej przez jakiś czas. To są jakieś żarty? Nie, bo to naprawdę dla mnie wygląda jak żart. Ale dobra, rzucamy tym. 1 i 3. Nawet nie będę czekał.
prawda? Nie, dobra, wygraliśmy. Dobrze, czułem, że nie ma zbytnio co się przejmować. Bierz się za bierz swoje zwycięstwo, coś tam takiego chyba było. Uczyń z nim, co uznasz za stosowne w tej podziemnej krainie. Albowiem nie wrócisz nigdy na powierzchnię. No, ciekawie gada sobie ten szczurek, ale tak, nie ma czym się przejmować. Maksymalny poziom, level up i... fajny, ale nie ma sensu u nas. Lepsze wyposażenie za to ma większy sens. Chęć na ramię? Czy możemy coś w plecaku? Kawkę i inne rzeczy tylko. Czy cokolwiek tutaj ma sens? Nie, zostawiamy to, co mamy, więc... Trochę systemu w ten sposób. Wiem, że będzie to ryzykowne, ale no... Szczerze powiedziawszy, jestem w stanie podnieść to wszystko i... Robot kontra Aoife. Okej, boss, którego jeszcze nie widzieliśmy tutaj. Powiem szczerze, nie wydaje mi się, żeby to była łatwa walka. Ale no, powinniśmy dać radę. Ej, to koniec, kosteczko. Już proszę, 56, 5 kostek. I tak, dodaj tarczę, dwa użyte w tej turze, szarża uderz tarczą, zadaje obrażenia po prostu wszystkie równe tarczą. Szeroki miecz. Możesz milion tarcz robić. I jeszcze potem zadawać obrażenia od tych tarcz. My możemy za co robić coś takiego pięknego. I teraz niestety nie aktywujemy ramienia, ale no i tak widzicie. Sporo poszło. Ojej, te wartości. 9 tarcz i od razu 9 obrażeń. O tym właśnie mówię. 1, 2. To będzie zawsze podstawa nasza. Okej, tak. Z tego co prawda nie było to może najlepsza decyzja, ale no. Okej. Okej. Powiesz, że to. Nie rozumiem. 6-1. Mhm. 6 tutaj od razu, nie ma co czekać. I teraz 2. 1-2 i okej. Mówię, że może być ciężko, no ale tja. Jednak było bardzo prosto. Dobra. Skoro wygraliśmy, to super. Hej, to znowu ja. Wstałem już drugie ostrzenie, więc tym razem muszę powiedzieć dobrze. Mam powiedzieć, zakręć kołem, aby wygrać. Mam nic nie mówić o jakimkolwiek ustawianiu. Nie czytać tej ostatniej kwestii na głos. Brzmi dobrze? Mam nadzieję. Uwielbiam patrzeć, jak wygrywasz rozdziały. Widzicie, kałamorniczka po prostu perfekcyjnie, bezbłędnie to wszystko mówi i tak dalej, okej. Dobra, teraz mam powiedzieć, że i tak przegrasz, ale masz brzmieć współczująco. Tak. Okej, dobra, robot trzeci. Wygrany, zaliczony. Nie wiem, co więcej powiedzieć, no po prostu rozdział trzeci. Twój wybór, ukończona. Super, udało się. Przy okazji mamy achievement za co? A konkretnie mamy teraz informację o robobocie. Więc tak, ulubione jedzenie, lasery. Zawód, lasery. Hobby, też lasery. Dlaczego wlazłeś do rochów? Miał tu być fajne lasery, ale nie było. No, prosty chłop. I cóż, super. Nic zadać, nic zmienić, super po prostu. No i cóż, następny odcinek... Wynalazca. Ale no jak mówię, to następny odcinek, a póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i cóż, do zobaczenia w kolejnym epizodzie już, w sumie patrząc na to ile mam czasu na przygotowanie odcinków i na potrwały wyjazd, to powiedzmy, że już za 2 dni, więc no to tyle, trzymajcie się i hej.